Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z panem Janem Kozakiewiczem i porozmawiamy o jego historii dotyczącej AK oraz zsyłki na Syberii. Były, że tak powiem, trzy zwalczające się obozy. Niemiecki, sowiecki i polski. My musieliśmy z jednymi i z drugimi walczyć. Jak Ruskie już nachodzili, zbliża się front, był taki odezwał z komendy głównej AK dla nas, żeby witać jako sojuszników naszych sojuszników. Takie było wrażenie. No myśmy z rezerwą oczywiście przywieźli do Nowogródka. W Nowogródku siedzieliśmy tam takim w domu i potem załadowali, przywieźli nas do Lidy. I Lidy do więzienia. I wtedy zaczęły się śledztwa z więzienia. No wie pan, to truchanie, bicie. I potem jakoś w połowie, to było 44 rok, do końca 45 roku, jakoś w styczniu zrobili sąd. Panie, zebrali nas chyba tam 14 czy 15, były i dwie kobiety. I ogólny przyczynali oskarżenie, że w okresie okupacji niemieckiej walczyliśmy o to, żeby odebrać zachodnią Białoruś od Związku Radzieckiego. Zawieźli nas do Borkuta i dalej na północ od Borkuta do Halmeriu. To między jakieś 70 już blisko oceanu północnego, blisko tak. Panie tam do połowy łydki tylko krzaki, tak piękna zmarzlina. No, w Orkucie to już trochę koło kolana już te rośnie, by tam odkryli węgiel. Przygotuj 10 tysięcy rubli i pojedziemy. No mówię, poszedł, miałem pieniądze, przygotowałem te pieniądze. Wjeżdża samochód pod getton, chodzi ten zastępca do gita, mówi, gdzie ja, zabiera mnie na samochód i wiezie. Ja mówię, jadę i... No, wywiezie za miasto, dawno lepiej, koniec.